Tu jest zejście jakieś. Wstępnie szukałem noclegów już w tej miejscowości i chyba coś się znajdzie ciekawego w rozsądnej cenie. Tylko, że nie w pierwszej, tylko w drugiej, trzeciej linii, ale z widokiem na morze. Także zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dlatego, że teraz jeszcze ciężko zrobić rezerwację, bo większość apartamentów czeka jeszcze, aż się skończy jeden sezon, żeby zacząć drugi. Tam się wszystko ciągnie, rozciąga się. Całe plaże i fajne zejście do wody są. Jechałem sobie w jakąś uliczkę. Nie wiem gdzie, chyba tu był nawet zakaz, z tego co mi się wydaje. Ale zobaczcie jak ładnie naszą miejscowość widać. Nie mogę zlokalizować naszego apartamentu, a to jest chyba tutaj ten. Nie wiem, czy to tam gdzieś się coś kojarzy, albo gdzieś tam dalej jest. Ciężko powiedzieć. Jadę zobaczyć, to jest wzdłuż toru, no nie wiedziałem, czy tutaj jakiś pociąg jeździ. Chyba, bo mają wszystkie możliwe zakazy, bo tu chyba, co mi się zdaje, to nie można wjeżdżać. Nie, to nie jest ten, nasz jest tam dalej gdzieś. Bo tu jest ta promenada, ten port, a tu jest Merina. No, które też chcę dojechać. Ale pojedźmy dalej, zobaczymy. Bo gdzieś tam z dołu widziałem ścieżkę taką, która prowadzi do góry. I ja nie wiem, to jest chyba ta ścieżka. Bo tu jest, ona jest oświetlona i to jest chyba to. I to jest właśnie piesza ścieżka, a nie samochodem. I tam pieszo można wejść na wycieczkę właśnie. I to chyba zrobimy. Ja sobie zakrócę. I tutaj gdzieś zobaczę, w którym miejscu to jest. Na mapie i tam sobie wejdziemy na szlak. Ja sobie zaznaczę tutaj, żeby tutaj dojść i pojadę jeszcze dalej i zobaczymy gdzie się wyjedzie. A tu chyba piesza się wchodzi. Tak mi się zdaje. Taką drogą jechałem. Tutaj raczej nie wolno chodzić. Ciekawe czy te tory jeszcze są czynne. Nie ma trakcji. Także chyba tory są już nieczynne, bo nie ma trakcji górnej. O, ja tędy wjechałem. Ja tutaj wjechałem tędy. Zjedziemy i tam był zakaz, tak mi się zdaje. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I sobie teraz skręcimy w prawo w uliczkę. Nie wiem, czy to jest ta uliczka. Tu uliczka jakaś jest. Czy tą uliczkę skręcić? Tu się wyjedzie gdzieś? Nie wiem, czy tu się gdzieś wyjedzie, nie wiem, pokazuje droga, że tu jest. Pojedziemy kawałek, zobaczymy. Jak to wygląda? Czy tędy da się gdzieś przejechać? Ciasno. Ciasno i kamienie. Nie, nie będę ryzykował, niby że pokazuje, że tu droga jest jakaś, tam nawet jakiś apartament tam dalej. Ale może nie od tej strony, wjedziemy sobie w takim razie dołem. Tu i pojadę tutaj, dobra. Czyli cofnę się i sobie pojadę tutaj. A tu pierwsza przyjedę później. Dobra. Tam trzeba zjechać w dół i zobaczymy. Teraz chyba będzie dobra uliczka. Żeby nie iść. Tam na tą górę chciałem wejść, na sam szczyt, zobaczyć jakie są widoki. I chyba dzisiaj się wybierzemy. Tylko muszę adidasy założyć, a nie japonki, bo w japonkach to nie bardzo. Także tu na razie sprawdzam drogę. Wieczorem tu przyjdę się przejść. A dzisiaj może jeszcze na Merinę wejdę, zobaczę czy da się wejść. Teraz gdzie? Pewnie
jedziemy tu prosto jeszcze, albo tam drugą drogę, albo pojedziemy tędy. I tu jest ta droga, bo są lampy i tędy będzie można wejść na górę. O, sam leci. O. Także tutaj sobie przyjedziemy, zaznaczę tą punkt, że odtąd będziemy szli na górę. Dobra, zaznaczę to na mapie. Dobra, idziemy. Pojechałem samochodem do tej wejścia na ten taras i tam gdzieś on się ciągnie. Nie wiem, gdzie tam, dokąd jest, ile wysoko. Wysoko nie będzie już. I wejdziemy sobie tam. Już ładnie widać, ale idziemy wyżej. Droga jest męcząca, ale za to widoki swoje robią. Widoki swoje robią. Grupa oczywiście już jęczy, że ich ciągnę. Oni ewidentnie nadają się tylko i wyłącznie na leżenie na plaży, a nie na chodzenie. A ja na sam szczyt. Tu jeszcze powinny być ławeczki porobione co jakiś czas, żeby był odpoczynek. Może będą, bo fundamenty są wylane. No i tak wygląda cały Sługoszan. Widok z góry. Tu jest ta Merina. I tam kierunek Zadar. A tam kierunek Biograd na Moru. A nasz apartament, o, widać stąd? Który jest nasz? A tam widzę. Także ładnie widać. I dotarłem tutaj prawie na szczyt. Znaczy odczuwalny szczyt, ale tu już dalej już nic nie ma. Tam na dole tylko ta siłownia zrobiona, ala siłownia. Jest tam punkt taki widokowy, dalej tu już nic nie ma. Droga w dół. Nie widać. Fajnie góry tam widać. Tylko tyle. Ale widoki główne miasto to tam tylko widać. Stąd widać góry. Dobra, tam już nie będę szedł, schodził. Mi się nie chce. Idziemy tutaj. Do tego punktu widokowego, gdzie docelowo miałem dojść. Także tak to wygląda. Grupa niechętna była na pójście. Oni chyba wolą wszyscy chyba leżeć na plaży niż chodzić. A ja lubię to i to. Dobra, to schodzimy. Dzisiaj jesteśmy ostatni dzień. Także jutro już powrót. Dzisiaj jeszcze tylko na myjnię umyć auto, zatankować, część rzeczy bagaży spakować i z samego rana jutro koło 7 powrót do Polski. Także będzie tylko w domu, nagram podsumowanie. Pokażę wam ewentualnie jakie trunki przywiozłem sobie, bo różne nalewki pokupowałem, wina. Także tak to wygląda. Nie było w tym roku dużo zwiedzania, dużo jeżdżenia. A jak część byłem, to też nie nagrywałem, żeby trochę prywatności zachować. Ale tak to ogólnie wygląda. W przyszłym roku zobaczymy. Podoba mi się miejscowość to Pakosztane. Pakosztane czy Pakosztane, nie wiem, muszę zobaczyć jak to jest napisane. Lepiej powiedzieć jak się to wymawia. Tam byliśmy dwa razy na plaży, plaża dla mnie fajna. Miejscowość też fajna, wieczorkiem można jest gdzie pochodzić, bo u nas tutaj tej miejscowości wieczorkiem no jest kawałek do przejścia, nic więcej, także no, obejście tego zajmuje dosłownie 20 minut do 30 i nic więcej nie ma. A tak, to miejscowość fajna, żeby zobaczyć sobie. No dobra, to zobaczcie sobie jak to wygląda i na tyle będzie.